Siemaneczko, konkurs jest. Będą do wygrania bransoletki takie z kotwicą i jedzonko z dostawą do domu darmowe, ale to na końcu filmiku, także oglądajcie. A więc siemaneczko moi drodzy, moi mili przyjaciele, od dawien dawna, już ponad 4 lata razem ze... A może przejdę do odcinka. Z tej strony Patryk Szczepanik, Szczepaników, tak jak zawsze, jak widzicie, niezmiennie. Wielu z was chodzi do szkoły, ja nie. Ale chciałbym. I z racji tego, że temat szkoły was jara poniekąd, to przygotowałem dla was kolejną porcję uwag szkolnych napisanych przez samych wy. Także moi drodzy, rutynę tego odcinka znacie, zasady znacie. Chodzi o to, że piszecie mi w komentarzach swoje uwagi najdziwniejsze, jakie w życiu dostaliście. Albo wasze, albo waszych znajomych. Ja je czytam na odcinku, autentycznie reagując na ich treść. I z tego wychodzi nam przyzwoity odcinek, który bardzo lubicie oglądać. Także moi drodzy, ja nie przedłużę, zapraszam was na kolejne 10 minut waszego życia, mam nadzieję, że piękne, że pogodne i wesołe. Ja się już zamykam, przechodzę do pierwszej historii, do pierwszej uwagi, miłego seansu i pstryk. Uwaga pierwsza. Uczennica biega po szkole z pistoletem w postaci banana. Nie powiedziałbym, że to jest jakiś materiał super na uwagę. W sensie, nie brzmi to jak przestępstwo, to po prostu jest banan. Nie wiem, jak dla mnie, ja w ogóle będę starał się osądzać, czy ta uwaga jest słuszna, czy nie. I w tym wypadku nie. Ja biegałem z bananem, a to nikt mnie na uwagi za to. Więc uwaga niefajna. Dalej. Uczennica podczas lekcji udawała wibrujący telefon, przez co myślałam, że dzwoni mój telefon. No proszę pani, ale mi się wydaje, że to jest pani problem, a nie tej uczennicy. Wibrujący, no ja też udawałem. Przecież nawet wam mówiłem, że to jest mój skryty talent. Umiem fajnie udawać wibrujący telefon. Zawsze na imprezach się chwalę, jak jest chwila i się pytają, co kto umie, no to ja mówię właśnie, że wibrujący telefon umiem fajnie udawać, a oni ahaha, ale śmieszne. A ja mówię, no to zaraz wam te gęby zamknę. Kurde. I robię wtedy, nie? Bez przygotowania, ale może... Aha, to ja robiłem. Dobra, a mi się pokićkało. No a inni tam robią stanie na głowie, jakieś, nie wiem, śpiewanie i tak, a ja... Pani Bozia mi takie coś dała, no. Uczennica urządza walkę na flety z kolegą podczas śpiewania piosenki. Pozdrawiam panią z muzyki, jak to ogląda. Ładny piernik to napisał. Samo walka na flety z kolegą jest jeszcze takie... chill. Ale do tego podczas śpiewania piosenki, to dla mnie już jest coś więcej niż tylko jakaś zwykła czynność. Wiecie co by było super, jakby jeszcze grali na tych fletach, to już by było kozak. Gdybym ja był nauczycielem, ja bym był pełen podziwu, a nie dawałbym uwagę. Więc kolejna uwaga jak dla mnie niesłuszna. Po co to? A na co to komu? O, mama do mnie dzwoni, super. Halo? Nagrywam filmik. A bo jest dzień dziecka. Jo, dziękuję ci bardzo. Ty możesz mi przeszkadzać tutaj. Chcemy ci z tobą pewną kwotę pieniędzy przelać z okazji tego dnia. Żeby sobie zaszaleć na wyjście. Wow, dziękuję bardzo. To lepiej nie mów, bo niechcący daję cię nagłośnić. Ale dziękuję, dziękuję za życzonka i za pamięć. Za pamięć, że jestem waszym dzieckiem. No, papa też siedzi tu i je. I kiwa ci głową. Kiwa głową. Pewnie ci też wieczorem coś będzie pisał. A, fajnie, fajnie. Nie, powiedział, że ci nie będzie pisał, jednak rozmyślił się. Powiedział, że nie jest będzie takiego dzieckiem. Czy jakaś znajda jesteś adoptowany? No nic, to będziemy kończyć. No to papa. Oui. Bye. Lubię za poczucie humoru. They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine, but you just can't get into it because they would never understand. Z radości, że nie ma nauczyciela, Emilia zwaliła tablicę. Pozdro. Co ona zrobiła? Zwaliła tablicę. Dzień dobry, jestem dyrektorką. Chciałam wam tylko powiedzieć, że no pani z matematyki niestety jest bardzo chora, trafiła do szpitala. Znaczy szkoda. Mam nadzieję, że wyzdrowieje, bo to szkoda by było. Matematyka trudny przedmiot, to inny będzie go nauczał. Uwaga mojego ziomka. Michał masuje Krzyśkowi uszy. No, se przegiął chłopak, no. To już jest srogie przestępstwo, moi drodzy. Nie ma to tamto. Jak ja bym był nauczycielem, zobaczyłbym taki incydent. Otwieram zeszycik. I piszę to samo. Bo to nie... Zaczyna się od masowania uszu. No, a potem łazi po klasie, masuje kolana dziewczynom. A skąd ja to wiem? Bo to przeżyłem.
Moja uwaga była taka. Położyła się na środku klasy, chodząc na rękach. A, że taki spider. Oraz krzyczała: ptasznik australijski. A ja je po prostu lubię. Mela, bo mamy do pogadania. Nie wszystko, co lubisz, powinnaś tak eksponować, nie? Bo ja też lubię trochę rzeczy w życiu. Lubię na przykład zabijać w grach. I nie robię tego w realu. Znaczy, nie wiem, czemu ci to muszę tłumaczyć, ale stanie na leżenie na plecach, podnoszenie się na rękach na środku klasy i mówienie, że się jest pająkiem, no nie do końca wpisuje się w normy społeczne, nie? Jakby... Mela? Chłopak pierdnął na lekcji i dostał uwagę za szantaż biologiczny. Trochę mnie nie wiem, dzisiaj jest mi dziwno na tym odcinku, zazwyczaj jest mi dziwno na odcinkach, ale dzisiaj jest mi, wiesz... dziwno, że mi się ramiona trochę zamykają do siebie i chcę się tak oskulić w taki kłębuszek, nie? W zasadzie to chyba zostanę tak chwilę. Uczennica demoralizuje całą klasę poprzez połknięcie drożdżówki. Co? Brak znajomości zasad savoir-vivre. Pozdrawiam mojego ulubionego Jezus, nie wiem, że... ja nie rozumiem tych uwag. Jak to się stało, że wyście trafili na ten mój odcinek? Głupio mi. Po prostu mi... Ja wiem, kiedy komentarz jest przesadą, jak ja w ogóle nie umiem go skomentować. I to jest taki komentarz. Nie wiem, co mam tu powiedzieć. Oliwia, fajnie, żyj wiecznie. Nie wiem, powodzenia, pozdrawiam. Oglądaj filmy na YouTubie różne. Ciesz się życiem. Filip wraz z kolegami urządza tak zwaną święconkę w Ubikaci. Najlepsze jest to, że znalazłem się tam przez przypadek. Ale ja nic nie rozumiem z tego. Pomijając 14 błędów napisanych w tym jednym zdaniu, o co chodziło? Powiedz w komentarzu, a my pójdziemy dalej, bo nie wiem, szkoda czasu. Piotrek udawał, że zjadł szczura i biega mu w brzuchu. Mama była w szkole. Piotrek, co? Znaczy na starcie ktoś w to uwierzył w ogóle, czy co? Że ludzie się przestraszyli faktycznie, że biegać już... Ja często daję taki przykład, ale do jakiej szkoły chodzisz, Piotrek? Ludzie tam noszą... Wiesz, zwykłe ubrania, czy takie fajne białe szaty, czy co, nie? Białe szaty? To by było to, co ja się obawiałem. Piotrek chodzi do szkoły magii w Mrągowie, ja już kiedyś mówiłem, to nie są żarty to miejsce, no. Dobra, moi drodzy, na mnie powoli jest czas, bo tu mnie już każą zejść ze sceny. Ja wam powiem tyle, mam nadzieję, że się wam ten odcinek podobał. Ja bardzo lubię tę serię, ponieważ zawsze mnie zaskakuje i sprawia, że czuję się dziwnie. A czasem czucie się dziwnie jest fajne nawet, nie? Dlatego hej, jeśli podoba ci się ten odcinek i chcesz więcej odcinków z waszych dziwnych uwag, to nie ma nic prostszego, słuchajcie. Jedyne, co musicie zrobić, napisać już teraz poniżej w komentarzach wasze lub waszych znajomych dziwne uwagi, które się zdarzyły. Bo właśnie spod tego odcinka będę brał komentarze do kolejnego odcinka z tej serii. I zanim się pożegnam, hej, mówiłem o konkursie, jest konkurs. Ja nie żartowałem. Jak mogliście już zauważyć, bo mówię o tym dosłownie wszędzie, jestem ambasadorem, dumnym ambasadorem firmy cateringowej Box4Fit, która codziennie dowozi mi zdrowe jedzonko pod drzwi mojego domu. Love za to. I słuchajcie, razem z ekipą Box4Fit po raz kolejny się razem skumaliśmy i mamy dla was konkursik. Do wygrania będą oczywiście moje kozackie bransoletki, takie jak tutaj, o mam, zoba na to, fajna. I dodatkowo vouchery z Box4Fit na dostawę jedzonka na 3 dni do domu, 5 posiłków dziennie, zdrowych jak ja. Popa na mnie. Okaz zdrowia. Napisz tutaj. Okaz zdrowia. Przechodząc do konkretów, co trzeba zrobić, jest to bardzo proste. Ponieważ aby wziąć udział w dostawaniu tych nagród, musicie, po pierwsze, zafollowować mnie na Insta, oczywiście Instagram Szczepanikow, to po pierwsze. Po drugie, zafollowować profil Box4Fit na Instagramie, ponieważ to dzięki nim robię ten konkurs. Nazywają się oczywiście tak, jak tutaj macie napisane, Box4Fit. I po trzecie, nawalać im pod zdjęciami komentarze z hashtagiem dobre jedzonko. Wymyśliłem właśnie teraz ten hashtag. Hashtag dobre jedzonko, piszemy pod zdjęciami Box4Fit. I spośród osób, które dadzą te komentarze, będę losował za dokładnie 7 dni, to jest 2, a nie 7, za dokładnie 7 dni wylosuję spośród tych komentarzy 5 osób, które zgarną te bransoletki, te oto bransoletki. Dodatkowo 2 osoby spośród tych 5 zgarną nagrodę główną, jaką będzie 3-dniowy voucher na dostawę jedzonka z dostawą do domu. 5 posiłków dziennie, przypominam. I to tyle, moi drodzy, takie proste. Będę się odzywał do was oczywiście na Instagramie, żeby wręczyć wam nagrody. Także już teraz śmiało idźcie spamować komentarzami. Ja wam dziękuję oczywiście za obejrzenie tego odcinka i jeżeli chcecie być na bieżąco z filmami, które są publikowane co tydzień, a nawet częściej, bo co chyba 3 dni już są te filmy na kanale, to subskrybuj ten kanał już teraz i bądźmy na zawsze razem. Całusek ode mnie, jest dzień dziecka, jak dzisiaj to nagrywam. Jest wszystkiego najlepszego wszystkim dzieciakom, łącznie ze mną, jak widzieliście, mamusia o mnie dba statusiem. Dobra, lecę, bo się ten przedłuża. Bye!